Hej, hej, witajcie kochani, ja właśnie kończę sobie makijaż, bo jeszcze jak dzieciaki spały, to sobie coś zaczęłam tutaj robić koło twarzy. Zaprowadziłam je do placówki, Kubuś już poszedł do żłobka, także mam dosłownie małą ilość czasu, bo na razie zostawiam go tak dosłownie na godzinkę, półtorej, dzisiaj powiedziałam maks dwie, na to, żeby właśnie dokończyć makijaż i lecę do firmy. Idę na rozmowę, zobaczymy co z tego wyjdzie, wtedy już, no, podejmiemy finalną decyzję, co robię ze swoim najbliższym czasem, czy jednak wracam do pracy, czy zostaję w domu na wychowawczym i zajmuję się tym, czym do tej pory. Niemniej jednak wczoraj był pierwszy dzień, który zaprowadzałam dzieci jedno i drugie, ogarniałam ranek i tak sobie myślę, Boże, o której ja bym musiała wstać, żeby to wszystko ogarnąć? Wiem, ludzie tak żyją i mają więcej dzieci, ale jak się już człowiek przyzwyczai do innego trybu i wie, że można inaczej żyć i też zarabiać pieniądze, to tak trochę ciągnie do tego, żeby jako mama być taką niezależną, dostępną też dla dzieci w każdym momencie, że pracuję kiedy chcę, cisnę kiedy chcę, a jak nie pracuję, to jestem w 100% dla dzieci. I to jest naprawdę mega opcja, jak już ma się te pociechy w domu, więc zobaczymy, co przyniesie dzisiejszy dzień. You've told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now... Dobra, jestem gotowa i idę. Zobaczymy, co się będzie działo. W sumie sama nie wiem, czego się spodziewam. Aha! Jeszcze muszę wziąć jakieś czekoladki do kawy. W sumie idę do swoich znajomych, także wypijemy pewnie jakąś kawkę, pogadamy i będziemy załatwiać interesy. Sprawy pozałatwiane, Kuba z żłobka odebrany. Odebrałam go później niż planowałam, bo trochę wizyta w firmie się przedłużyła, ale panie już go położyły do łóżeczka i powiedziały, że gdybym nie przyszła, to by sobie zasnął. Zaraz wam pokażę, jak wygląda, zresztą słyszycie. No? Tak? Tak, jesteś zadowolony? Jezus, tak rajcuje, tak opowiada, tak się cieszy. Panie w ogóle mówiły, że się pięknie bawił. Tak? Że zjadł drugie śniadanie, zjadł obiad. Taki jest rozgadany, taki jest pogodny. Po prostu rewelacja. Tak. Jaki przytulas. Jaki przytulas. Tak. Taki przytulas. No i właśnie taki jest szczęśliwy. Boże, to jest takie przecudne. Z Klarcią miałam takie przejścia, że... Oj, szybko zwątpiłam w instytucję żłobka i to, że to się kiedykolwiek uda. A tutaj po prostu... Czad, gość jest tak zadowolony, ja jestem mega szczęśliwa. Mam nadzieję, że tak zostanie, bo wiem, że z czasem przychodzi kryzys i panie nawet myślały, że dzisiaj już będzie drugiego dnia kryzys, bo jednak wie, gdzie idzie i tak dalej. Ale Kubuś, jestem z ciebie dumna! Jestem z ciebie dumna! Mamusi buziaka? Wszystkim buziaczka? Wszystkim wyślij buziaczka, tak! Moja dieta jedzie już pełną parą. Wczoraj sobie zrobiłam zupę z czerwonej soczewicy, z marchewką, z ziemniaczkami. Strasznie ją lubię. W sezonie takim chłodniejszym jest mega rozgrzewająca, bardzo sycąca. No i jednocześnie zapotrzebowanie na białko jest uzupełnione. Na razie dobrze nam idzie i w sumie cieszymy się obydwoje z Karolem po tej mięsnej, sylwestrowej, świątecznej wyżerce, że przechodzimy na bardziej warzywną, lekką dietę. Szukając inspiracji przeglądam sobie i kukidułam Thermomixa i wykupiłam sobie dożywotni dostęp do diety Oxy, z której korzystała i korzysta z powrotem Aga. Ja kiedyś też z niej korzystałam jako taka inspiracja, bo często brakuje pomysłów na te wszystkie rzeczy, a tam właśnie są różne diety, między innymi też jest dieta wege, tylko ona jest taka bardzo specyficzna, bo to jest niby dieta wege, ale ona nic z wege nie ma wspólnego, bo przez to, że jest wege, czyli ich zdaniem tylko bez mięsa, to większość rzeczy jest oparte na nabiale i tu się pojawiają schody, ale jest dużo fajnych pomysłów na obiady, których właśnie jest może ciężko znaleźć, bo takie przekąski w ciągu dnia jest łatwo znaleźć, czy owsiankę na mleku migdałowym, ale z obiadami bywa różnie, co ciekawego zrobić, żeby to było smaczne i sycące, więc tam będę sobie robiła też inspiracje. Fajne są też inspiracje od Ani Lewandowskiej, także szukam sobie różnych inspiracji, planuję sobie jadłospis i wczoraj robiłam świetne empanadas z warzywami, były naprawdę rewelacyjne i chyba zjadłam z 5. Znalazłam sobie fajne jogurty kokosowe, jogurty waniliowe z orzechów nerkowca, także już powoli sobie pustoszę lodówkę z nabiału i już w pełni będziemy
przechodzi na tą właśnie dietę wegańską. A dzisiaj wieczorem jest jeszcze jedno super wydarzenie. W ogóle mam taką mega energię. Jeszcze zobaczyłam, że Kuba taki zadowolony wyszedł z tego żłobka. Jejku, był przeszczęśliwy. A taki widok dla mamy, która oddaje dziecko do żłobka, no jest nieoceniony. I to jeszcze doładowało mnie tak energetycznie. I mam taki super dzisiaj humor. Wydaje mi się, że Wam kiedyś mówiłam o tym, że panie, które opiekowały się Klarcią wcześniej w żłobku, przeszły do najmłodszej grupy i teraz one się zajmują Kubusiem. I to jest takie mega, bo ja już im ufam. Po prostu oddaję im Kubusia jak takiej babci, jak takiej cioci. I to nie tylko tak sztucznie nazywanej w żłobku ciocią. Tylko ja naprawdę mam do nich zaufanie i wiem, że oddaję go dobre ręce. One się tam mega nim opiekują. Wszystko powiedzą, co trzeba. Nic nie ukrywają, nie koloryzują, tylko jak płakał, to mówią, że płakał, a jak było super, to wiem, że naprawdę było super. Dzisiejszy wieczór jest dopełnieniem tego, mam nadzieję, dobrego dnia aż do samego końca, bo idziemy wieczorem na koncert. Moja mama dziś wygukała na internecie, że Golce grają koncert świąteczny, koncert kolęd, i idziemy razem z nimi, jak to niektórzy mówią, odchamić się, zażyć kultury, mamy opiekę dla dzieci. Bo były też bilety rodzinne i rozważaliśmy, żeby wziąć Klarę, ale stwierdziliśmy, że potrzeba nam takiego wyjścia tylko we dwoje. Więc dzieciaki zostają z mamą Karola, a my wraz z moimi rodzicami idziemy na koncert. Jem zupę, ogarnę jakieś formalności i zaraz jeszcze muszę zająć się swoją fryzurą, bo aż mi było rano dzisiaj trochę wstyd, jak z takim warkoczem szłam na poważne rozmowy w firmie. Dzisiaj na obiad zaplanowałam sobie dorsza na parzy w pesto z risotto i udało mi się w Lidlu dorwać takie wegańskie pesto, także tu totalnie nie ma żadnego sera ani nic, więc już jedziemy na bogatości. Kupiłam to przez przypadek, bo poszłam tak naprawdę po zwykłe pesto, ale wczoraj obczaiłam właśnie to, także mamy już wersję idealną do naszego dzisiejszego obiadu. Dorzucimy sobie tu pewnie jakieś pieczarki, szpinak, wzbogacimy jakieś warzywa i takie dzisiaj będzie jedzenie. Somehow I'll give you my attention. Got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of a romance. You make me feel so alive, always there in my mind. But I just don't know if I'll dance with the lights on. Przyszła mi jeszcze paczka, bo zamówiłam sobie trochę rzeczy dla Kubusia jako wyprawka, powiedzmy, do żłobka. To znaczy, wiele rzeczy, które miałam, po prostu oddałam do żłobka, bo szczerze to się troszkę sama nie przygotowałam. Jakoś zaskoczył mnie ten czas, że to już przyszedł styczeń i nie miałam tego wszystkiego, co Kubuś potrzebował, więc to, co miałam w domu, oddałam, a na zamianę sobie zamówiłam rzeczy do domu. Pomyliłam sobie paczki, zaczęłam rozpakowywać dodatkową miskę do Thermomixa zamiast swoją paczkę. Płyn do mycia butelek, dodatkowy bibox z końcóweczkami takimi do czyszczenia i wymienną chyba rurką, z tego zapamiętam, co zamówiłam. Ma nowy do żłobka. Butelkę dodatkową do picia. Znalazłam takie fajne sztuczce, takie malutkie. Zaraz wyciągnę, to Wam pokażę, bo teraz nic nie widać. Takie malutkie sztuczce do rączki, łyżeczka i widelczyk. I wzięłam jeszcze dwa silikonowe śliniaczki na zmianę. A te sztuczce wyglądają tak, są fajnie zapakowane, więc można zabrać je w podróż. Dzieciaczki! No to kogo goni? I one są właśnie takie fajne, malutkie do rączki, jest taka łyżeczka i widelczyk. Jestem bardzo tego ciekawa, bo też wiele osób poleca takie sztuczce, takie trójzęby, takie chwytaki, ale wiele osób mówi, że tym się nie da nic nabić. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. Ostatnio robiłam kluski leniwe i Kubuś sobie fajnie radził właśnie z nabijaniem ich i się strasznie z tego cieszył, więc to jest fajne, bo tu jest taki ogranicznik kwiatuszek, który zapobiega temu, żeby dziecko sobie nie włożyło tych sztuczcy za daleko. Dacie wiarę, że takie danie robiło się 15 minut? Czy to wygląda przepięknie. Smakuje też rewelacyjnie, bo już próbowałam. No, mistrzostwo świata. Co się nagrywasz?
wszystkim. Wow, co dla mnie? Nie wiem, tak, to dla ciebie. Jakie ładne jedzonko. Żeby mama Karola nie musiała się zastanawiać, co dzieciakom dać na kolację, to ukręcę szybko jakieś bułeczki i w końcu wezmę się za ogarnianie moich włosów, bo miałam to zrobić przedtem, właściwie to dużo wcześniej, ale nie udało mi się, poszłam na spacer, poszłam na zakupy, Klarę odebrałam z przedszkola, Karol już jest w domu, więc zajmuję się dzieciakami, ja robię bułki i zaraz ogarniam siebie, bo została nam tylko godzina, przyjeżdża babcia i my wychodzimy. No, stylóweczka gotowa, włos wysuszony, można jechać. No już gotowy? Oczywiście. Właśnie się tarabanimy w korku, dosłownie trasę, ile to jest, 200 metrów? Jedziemy 10 minut, 15 minut, koncert w zasadzie już się rozpoczyna, a my może tak za 10 minut przy dobrych wiatrach na niego wejdziemy. Jeszcze kwestia parkingów, także dzisiaj jesteśmy naprawdę na niedoczasie jak nigdy z nami. A jeszcze jedna fajna rzecz, to w ostatniej chwili zadzwoniła mama Karola i jednak się źle poczuła i zamiast niej przyjechali bracia, ale Golec, bracia Golec, bracia Schabowscy przyjechali. Ale szukamy miejsca parkingowego, nie ma teraz, tak, śmiecie. Szukamy miejsca wolne, panie jedziesz. Także młody, mam nadzieję, że przyszedł spać. Skręć w lewo, skręć następnie w lewo. Skręć w prawo. Także zamiast mamy dzisiaj dziećmi będą się opiekowali Karola bracia. Trzymamy kciuki. Mam nadzieję, że nie zejdę na tym koncercie. Może wam coś nagram na koncercie, jakieś przebiteczki. Będziemy trochę daleko, więc nie będzie Golców widać, ale i tak fajnie, że idziemy, posłuchamy. Będzie miło po prostu razem wyjść i spędzić czas. Składaliśmy te góralskie życzenia i dzisiaj również takie życzenia góralskie chcieliśmy tutaj w Tarnowie wam złożyć, kochani. Nie było miejsca bez ciebie. Jako Zbawiciel na ziemię. By wyrwać szczerka niebo mi. Nieszczęsny Adam. Dzwoniliśmy już chłopaków, położyłam sobie Klarę spać i teraz mogę do was pogadać. Powiem wam, że nie było nas w domu dosłownie 2 godziny, a mamy wrażenie, że nie było nas pół dnia. Po prostu na tym koncercie czas się totalnie zatrzymał. Ja ogólnie zawsze lubiłam Golców. Mój tata lubił Golców i jak jeszcze były płyty, to jak mieliśmy odtwarzacz w samochodzie, to jadąc gdzieś na wycieczkę zawsze były pędzą konie po betonie, lornetka i takie rzeczy. Więc na ten koncert poszłam przez sympatię do tego zespołu, a także przez to, że bardzo lubię muzykę góralską. Za czasów studenckich należałam do zespołu pieśni tańca Krakus, działający przy AGH. Tam tańczyłam i śpiewałam i ta muzyka góralska przez te 5 lat przebywania w tym zespole zaszczepiła się we mnie bardzo mocno i powiem wam to, w jakiej otoczce Golec Orkiestra pokazało kolędy w takim góralskim charakterze, jednocześnie z takim nowoczesnym zacięciem, z takim twistem w całych tych aranżacjach, po prostu no rewelacja, naprawdę rewelacja. To była uczta muzyczna, poza tym jak oni pięknie śpiewają, jak czyściutko, a Edytka, jak to Edytka. Królowa po prostu tego zespołu, jak ona zaśpiewa wszystkie te takie, wiecie, delikatne, spokojne piosenki. Ja na jednej kolędzie, nie pamiętam na której, normalnie miałam ciarki na rękach. Ona jak zaśpiewa to... Zresztą pewnie kojarzycie też koncerty kolęd z telewizji, z Golec Orkiestra, jak wychodzi pięknie Edytka zawsze, taka po prostu ubrana przecudnie. Z tego, co oni mówili na scenie, koncertują dosłownie codziennie, więc może i w waszej okolicy są, jeśli mielibyście ochotę się wybrać. Naprawdę bardzo wam polecamy. Przepiękny koncert. Piękne kolędowanie, wspólne śpiewanie, świetnie spędzone 2 godzinki. Wszyscy żyją, dzieci żyją, przede wszystkim chłopaki żyją. My też żyjemy, nie zamartwialiśmy się, naprawdę w ogóle nie myślałam o tym, jak oni sobie radzą.
A tym bardziej, że na sali w ogóle nie było zasięgu, także już w ogóle byliśmy. Właściwie to oni byli pogrzebani, gdyby cokolwiek się działo. Idę sobie teraz coś zjeść, idę się umyć i idziemy spać i pewnie widzimy się jutro.